niemożliwe działanie, jakie było w przeszłości podejmowane, a które najlepiej było symbolizowane dokumentem, który w roku 2014 podpisał pan minister Siemoniak, zgadzającym się na to, by przystąpić do porozumienia, które miało zlikwidować polski przemysł obronny. Oto konkluzja tego dokumentu. Państwa członkowskie porozumienia uznają, że konsekwencją restrukturyzacji przemysłu obronnego może być konieczność rezygnacji z narodowego potencjału produkcyjnego. Dowiedzieliśmy się dzisiaj to chyba pierwszy raz oficjalnie, bo o tym się mówiło, że za Platformę było podpisane porozumienie, które miało de facto zlikwidować, pozbawić niezależności Polski przemysł obronny. Widzieliśmy, że Platforma ten przemysł obronny tak dość pracowicie komasuje. Czy mogła to robić już z myślą o tym, żeby w zamian za kilka procent udziałów roztopić ją w jakimś europejskim koncernie? Platforma Obywatelska przez czas swoich rządów zmniejszyła siłę polskiej armii, zrezygnowała z powszechnego poboru. Zakupy, które były dokonywane, były absolutnie niewystarczające. Ja nie mogę mówić wszystkiego, co wiem, ale jedno jest pewne, że Wojsko Polskie, pozostawione przez Platformę Obywatelską w ówczesnym stanie, było niezdolne do wypełnienia swoich konstytucyjnych obowiązków obrony terytorium Rzeczypospolitej i obrony niepodległości Rzeczypospolitej. Dopiero pan minister Antoni Macierewicz program zakupów uzbrojenia, amunicji, zaopatrzenia, program rozbudowy armii, utworzenie wojsk obrony terytorialnej radykalnie poprawia tutaj sytuację, chociaż daleko i jeszcze do celu wyznaczonego przez pana ministra. Polska armia będzie w przyszłości liczyć 250 tysięcy żołnierzy i dzięki temu Polacy będą mogli czuć się bezpieczni. Dzięki temu Polska nie będzie narażona ani na atak z zaskoczenia, ani na wywieranie pewnej presji militarnej. Polska będzie silnym bastionem NATO, wolności, wartości europejskich, spokoju, pokoju i bezpieczeństwa Polaków. Czy w obliczu tego, co usłyszeliśmy i zobaczyliśmy, nie nabiera nowego sensu jakoś ta walka Platformy o Caracalę, walka z ministrem Macierewiczem? To, że Platforma walczy z ministrem Antonim Macierewiczem, no to jest jakby oczywiste w kontekście powiązań ludzi z Platformy Obywatelskiej. To, że Platforma Obywatelska była zakładana między innymi przez takich ludzi jak generał Czempiński, że Platforma Obywatelska takim ludziom jak generał Bojarski oferowała wysokie stanowiska. Przypomnę tylko kierownictwo Departamentu Personalnego w Ministerstwie Obrony Narodowej. A tam ten człowiek z Wojskowych Służb Informacyjnych pracował, więc miał olbrzymi wpływ na politykę kadrową. Przypomnę, że po 2007 roku Platforma Obywatelska, MON kierowany przez takich ludzi jak właśnie pan generał Bojarski, przyjął ponownie do służby prawie 1000 wcześniej negatywnie zweryfikowanych oficerów WSI. Więc mając wiedzę, czym było WSI, jak głęboko ludzie WSI byli związani z Rosją, wcześniej ze Związkiem Sowieckim, możemy sobie wyobrazić, jakie to miało konsekwencje dla stanu polskich sił zbrojnych.
Platforma Obywatelska pana ministra Macierewicza nienawidzi, ale uczciwi Polacy go kochają. Bo jeżeli człowiek w latach 60. angażuje się w walkę przeciwko komunistycznemu reżimowi, jeżeli angażuje się w walkę przeciwko władzy komunistycznej w latach 70., 80., jeżeli potem już w wolnej Polsce chce ujawnić sowiecką agenturę, potem likwiduje wojskowe służby informacyjne. Więc nic dziwnego, że cały ten obóz promoskiewski, cała ta prosowiecka banda, która tutaj przyjechała na rosyjskich czołgach, rozgangreniła się, wzrosła, umocniła, no, nienawidzi pana ministra Antoniego Macierewicza. Tylko skończył się PRL, kończy się III Rzeczpospolita i te sowieckie popłuczyny przegrają. I koniec tego postkomunistycznego towarzystwa jest już naprawdę bliski i wielka jest tutaj zasługa pana ministra Antoniego Macierewicza. Pokazał nie tylko, jak wielkie braki były w polskiej armii, pokazał nie tylko, jak wielka korupcja była w polskiej armii przez państwa wszystkie, ale pokazał przede wszystkim, gdzie trzeba alokować pieniądze po to, żeby polska armia skutecznie mogła obronić Rzeczpospolitej. I efekt w odbiorze żołnierzy jest jednoznaczny. Osiem lat byliście w opozycji, a mieliśmy za sobą i Smoleński, i afery, OFE, mnóstwo rzeczy. Nigdy nie zachowywaliście się tak, jak w tej chwili posłowie opozycji. Dlaczego? Otóż moja opinia jest taka, że nasz obóz, będąc w opozycji, miał się o co oprzeć. Opieraliśmy się o twarde, tradycyjne, patriotyczne wartości. Opieraliśmy się o całe chrześcijańskie dziedzictwo, o naszą państwową, narodową, niepodległościową tradycję. Po prostu wiemy, czego bronimy. Wiemy, jak to było ważne dla naszych ojców i dziadów, wiemy, jak to jest ważne dla następnych pokoleń. Staraliśmy się dochować wierności naszym zasadom, linii wyznaczonej przez wybitnych mężów stanu, polskich narodowych bohaterów. Nie kierowaliśmy się jakimś osobistym zyskiem, pragnieniem zarobienia pieniędzy. Tam, gdzie motywacja jest inna, tam, gdzie celem naczelnym jest sukces, dorwanie się do apanaży, dorwanie się do koryta, to brak sukcesu dla tego rodzaju osób no może oznaczać głęboką frustrację, zdenerwowanie i w związku z tym no, różnego rodzaju niespokojne zachowania.